To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Rozpoczęliśmy Fight Week, ostatni tydzień przygotowań. Właśnie idzie na śniadanie. Pewnie już trener Gaz czeka na śniadaniu. Ustalimy, jaki plan jest na dzisiaj i na ten ostatni tydzień i będziemy już jakby koncentracja na wadze, na przycięciu, luźne treningi, regeneracja, więc zaczynamy. Jesteśmy na śniadaniu. Już ta dieta jest bardzo, bardzo uboga. Dzisiaj tylko troszeczkę białka i tłuszczy, więc węgle odcięte, żeby tą ostatnie kilogramy dociąć. W piątek ważenie, więc pełna gotowość i profesjonalizm musi być pod każdym względem, tak samo jedzenie, więc tutaj kuchnia Blue Mountain bardzo dba o to, żebyśmy mieli wszystko przyrządzone, więc właśnie przyrządzili dla mnie specjalny posiłek, tak jak mówię, zawierający tylko białka i tłuszcze. Do tego jeszcze z firmy Dietfood spożywamy makaron konia, który ma 0 kalorii i pomaga w zbijaniu wagi. Fight Week specjalizuje się z tym, że już to obciążenie bardzo przycinamy. I łącznie z jedzeniem też trening zmniejszają swoją objętość. Dzisiaj już typowo taktyczny, techniczny trening. Parę rund, żeby się tylko zapłacić, poruszać. Koncentrację na pojedynku, przeanalizowanie jeszcze tych elementów, które pracujemy przez cały okres przygotowawczy. Teraz już po prostu takie przypomnienie, odświeżenie, wyczucie refleksiku. Pierwszy dzień też w małych rękawicach, zszedłem z szesnastek, więc fajnie to wygląda, już czuć ten refleksik. Dystans i też poczucie tego innego dystansu właśnie w tych małych rękawicach, żeby ten ostatni tydzień już przycisnąć. Ring mamy, salę treningową mamy generalnie gdzieś indziej, ale ze względu na to, że już ostatni tydzień te treningi są już typowo techniczne, takie taktyczne, luźno już koncentrujemy się sprzedaje na pojedynku, nie chcemy też przejeżdżać na tą drugą salę, gdzie mamy tam powiedzmy 2 km. Tutaj są super warunki, mogę się rozgrzać na orbitreku, trochę zmienić te skakanki i tak dalej na bieżni, więc troszeczkę rozmaicamy ten ostatni tydzień, żeby cały czas być w świeżości, żeby umysł był świeży. We're working on settling down to change up his speeds on his punches. Patrick is a tremendous puncher. He just needs to learn how to use his power. He's also a very good boxer, but I'm working on his balance. So we're working on quite a few things each camp and he's getting better and better. W ostatnim tygodniu przed walką to już więcej odpoczynku, regeneracji, krótki trening, więc mamy chwilę na to, żeby pokazać, gdzie odbywają się moje przygotowania, jak wygląda ośrodek Blue Mountain Resort. Znajdujemy się teraz w strefie spa. Tam odbywają się masaże, więc też możemy korzystać ze wszystkich udogodnień. Tutaj mamy aquapark, gdzie mamy na dole też sauny, jacuzzi, baseny, więc regeneracja bardzo ważna, więc fajnie wszystko zorganizowane. Nie ma co narzekać, po ciężkich treningach jest gdzie odpoczywać. Tutaj w większości ulubiony pokój gier, rozrywki, więc jakby między treningami nam też się nie nudzi, jak gdzieś jest chwila siły. Czy weekend można przyjść, pograć, czy to w ping-ponga, czy w Simbergaja. Jest Xbox, więc dużo tutaj tego, więc rozrywki nie brakuje.
Znajdujemy się na siłowni, tutaj pewnie ze wszystkich obiektów, z wszystkich pomieszczeń jakby w Blue Mountain spędzę najwięcej czasu, tutaj robię swoje treningi fizyczne, czasami też tak jak dzisiaj miałem trening bokserski, bo już jakby ten ostatni tydzień jest, tak jak mówiłem, wcześniej luźny, można spokojnie sobie potrenować tutaj w spokoju, zrobić jeszcze po treningu jakąś bieżnię, czy orbitrek, czy to rower, więc wszystko dostosowane do potrzeb zawodnika. Tutaj mamy bardzo profesjonalne urządzenie, jest to produkt firmy Kaiser, jest to pneumatyczny opór. Im mocniej, im szybciej próbujemy wykonać na nim ruch, tym jest większy opór. Tutaj jakby pneumatycznie się to zwiększa o obciążenie, więc to na pewno urządzenie, którego nie w każdym gymie w fitness znajdziemy. A nad całymi przygotowaniami, treningami fizycznymi oczywiście czuwa pan Tomasz Adamek, więc jakby jego oko wielkiego brata zawsze czujne. Tutaj mamy restaurację, w której spożywamy posiłki przygotowane starannie przez kucharzy wedle rozpisek dietetyka. Tutaj też podziękowania dla dietetyka Marka Fischera, który dba o to, żeby kuchnia odpowiednio wszystko nam przygotowała i wszystkie plany rozpisuje dla mnie, żeby to wagi, przycięcie wagi i tak jak widzieliśmy ostatni tydzień, troszeczkę już wyjałowiony z tego jedzenia i małe są to porcje, ale przebiega to naprawdę dobrze, czuję się bardzo dobrze, silny, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj akurat w tym posiłku nie miałem białka, a same tłuszcze, więc troszeczkę ważę, żeby ten żołądek wypełnić. To cięcie wagi może nie należy do najprzyjemniejszych, ale da się przeżyć, nie narzekam. W sobotę będę już dobrze odżywiony, przygotowany, naładowany na walkę, więc to jest najważniejsze. A wiem, jak przepracowałem ciężko obóz, wiem, co zrobiłem w obozie, żeby ten pojedynek wygrać, więc to daje mi pewności siebie, więc jestem spokojny, pewny siebie, a co będzie, to w ringu ring zweryfikuję, wyjdziemy i pokażemy dobry boks. To jest boks, wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.